Pana Naczelnego Gazety Pomorskiej. Witam Państwa na kolejnej edycji meczu Gwiazd Gazety Pomorskiej z mistrzem piątej ligi. W sezonie 2010-2011 mistrzem został jeszcze niedawny Beniaminek piątej ligi, a dziś już Beniaminek czwartej ligi. Start w Warrubie! Zapraszam kapitana zespołu po odebranie pucharu. Strzelców piątej ligi grupy pierwszej w sezonie 2010-2011 został dzisiejszy kapitan drużyny Gwiazd Łukasz Drygalski, pomorzanin Toruń. Strzelił 40 goli. Królem strzelców piątej ligi w sezonie 2010-2011 został zawodnik mistrza piątej ligi startu w Warlubie Michał Zaremski. Adam Nowakowski, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Po raz ostatni w tym sezonie jesteśmy w Warlubiu. Dzisiaj pora podsumowań, dzisiaj mecz towarzyski, pora na zabawę. Start Warlubie kontra Gwiazdy piątej ligi, ekipa zebrana przez Gazetę Pomorską. Widzą Państwo na ekranach obydwie jedenastki. Start Warlubie dzisiaj w swoich tradycyjnych żółto-niebieskich strojach, na czarno-zielono. Ekipa Gwiazd piątej ligi, no i nie tylko, tutaj kilku gości oprócz tego zaproszonych przez Gazetę Pomorską. Teraz wszystkich zawodników poprosimy do zdjęcia, aby wspaniała pamiątka pozostała po tym dzisiejsze zawody. Prowadzi trójka naszych ekstraklasowych arbitrów, a więc Adam Liczmański, Dariusz Ignatowski i Maciej Daszkiewicz. Sędziowie, którzy mają za sobą nie jeden mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Czasy jeszcze na pamiątkowe zdjęcia. Dzisiaj no troszkę kibiców przybyło na to spotkanie, a więc szybciutko czas na przedstawienie składów. Start w Warlubie. No nie, najpierw oczywiście goście, a więc Gwiazdy piątej ligi, drużyna Gazety Pomorskiej. W bramce z jedynką Paweł Szymański, 15 Łukasz Nowakowski, 6 Krzysztof Grunenberg, 5 Patryk Podolski, 18 Mateusz Czajkowski, 3 Paweł Kwiatkowski, 7 Piotr Pukłacki, 14 Mateusz Komur, 16 Rafał Kęska, 9 Patryk Ciążkowski, 4 Łukasz Drygalski. Król strzelców piątej ligi. No i start w Warlubie. W bramce Wiśniewski, obrona Damian Grajewski, Jacek Kalinowski, Sebastian Grajewski, Jacek Linowski, Marcin Klamczyński, Jakub Dreszler, Darek Wójcik, Michał Zaremski, Adam Rejze i Patryk Klimek. Dzisiaj w ekipie Gwiazd mamy na boisku zawodników Strażaka Przechowo, Olimpii drugiej Grudziądz, startu Ekopol, Ekopol Pruszcz Pomorski, Rol Konojady, goście Gazety Pomorskiej. Oczywiście trenerem jest pan Zbigniew Figurski, który jest szkoleniowcem ekipy pomorzanina Toruń, drużyny, która także awansowała do czwartej ligi. No i za rok ponownie przyjedzie tutaj do Warlubia na pojedynek ze startem w Warlubie. Na pewno niezwykle ciekawy pojedynek.
już zawodników ustawionych na środku. Na środku jest także pan Adam Liczmański, Adam Ejze i Michał Zaremski. Oni rozpoczną mecz gwiazd w Warlubiu. Mistrz piątej ligi Start Warlubie kontra drużyna Gazety Pomorskiej. Zaczynamy 90 minut doskonałej zabawy w Warlubiu. Przypomnijmy, że niezależnie oczywiście od tego wyniku po meczu seria rzutów karnych, a więc będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Tak jak już mówiłem, Start Warlubie dzisiaj w swoich tradycyjnych żółto-niebieskich strojach na zielono-czarno drużyna Gazety Pomorskiej. Nowakowski. Piłka na lewą stronę za mocno w kierunku chyba Mateusz Czajkowski tam na lewej stronie boiska. No dosyć słabo z naszego stanowiska są jeszcze widoczni zawodnicy. No na szczęście wyszło słońce tutaj dzisiaj nad stadionem w Warlubiu. Ostatnie dni mogły nam dawać pewne obawy co do pogody, tak samo jak prognozy synoptyków. Na szczęście na razie się nic nie sprawdza, oprócz kilku chmur nad stadionem w Warlubiu mamy słońce. Piłka do Darka Wójcika, będzie pierwszy rzut rożny w dzisiejszym spotkaniu. Dośrodkowanie z prawej strony, Michał Zaremski pędzi do tej piłki, jednak wykonał ten rzut rożny Darek Wójcik. Do Damiana Grajewskiego. Grajewski w pole karne. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Patryk Podolski wybijał tą piłkę za swoją bramkę. No i teraz już to Michał Zaremski ustawia sobie tą piłkę. Lewa noga, więc piłka dochodząca do bramki. Zaremski dośrodkowanie w pole karne. Próbował tam uderzyć tą piłkę Klamczyński. Jeszcze był przed polem karnym Klimek. Nic z tego nie wyszło. Jest okazja dla gwiazd. Czajkowski. Dośrodkowanie piłki w pole karne. No i nie ma bramki. Ależ było blisko. Tam Patryk Ciążkowski przedłużył to dośrodkowanie do jednego z zawodników ekipy gwiazd piątej ligi. To Łukasz Drygalski, super strzelec z Torunia, król strzelców piątej ligi. Walczył o ten tytuł z Michałem Zaremskim. Ostatecznie to jednak Drygalski okazał się lepszy. No i tutaj Drygalski mógł wyprowadzić swój zespół na prowadzenie, mógł zaskoczyć Mateusza Wiśniewskiego. Wywalczył piłkę Klamczyński. Klimek. Klimek czekał na podanie. Wójcik. Jest okazja. Rejze! Gol! Adam Rejze. 1-0 Start Warlubie prowadzi z ekipą Gazety Pomorskiej. No i proszę, wydawało się, że przed chwilą fantastyczną okazję do zdobycia bramki mieli zawodnicy drużyny Gazety Pomorskiej. No ale dobrze, tutaj znaleźli się piłkarze Startu w Warlubie, no a dokładnie Adam Rejze. No i Rejze strzela swoją pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Piąta minuta gry. Start w Warlubie prowadzi 1-0. Od autu rozpocznie drużyna z Warlubia. Sebastian Grajewski. Niedokładnie do Adama Rejze. Rejze odzyskał tą piłkę tylko na chwilę. Będzie aut dla gwiazd. Łukasz Nowakowski. On rozpocznie. Nowakowski.
do Podolskiego. Niedokładnie Czajkowski będzie aut dla startu w Arlubie. No i już rozpoczyna Damian Grajewski. Linowski. Będzie jeszcze jeden aut dla startu w Arlubia, tym razem już na połowie gwiazd. Ponownie Damian Grajewski. Grajewski do Zaremskiego. Dobrze urwał się z prawej strony Michał Zaremski. Zaremski w pole karne. No i minął się tam z tą piłką Klimek. Była dobra okazja dla startu w Arlubie. Na nieszczęście dla piłkarzy i kibiców z Arlubia niewykorzystana. Kęska. Jest Klamczyński. Klimek. Rejze. Klamczyński. Klamczyński, lewa strona, jest blisko niego Kęska. Dobrze, urywa się z prawej strony Klimek. Klimek, dośrodkowanie w pole karne. Główka! No ale nad bramką Michał Zaremski. Kolejna dobra okazja startu w Arlubie. Naprawdę jak na razie z bardzo dobrej strony pokazują się piłkarze mistrza piątej ligi grupy pierwszej. Szymański wybija tą piłkę na lewą stronę, nie opanował jej Czajkowski. Okazja, Darek Wójcik, dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze okazja, no i zderzył się tam Michał Zaremski z Pawłem Szymańskim. Obronną ręką jednak z tego starcia wyszedł Szymański. Ciągle 1-0. Ósma minuta gry. Czajkowski. Kolejne niezrozumienie w ekipie gwiazd. No widać, że to są zawodnicy, którzy nie mają ze sobą większego kontaktu. Niektóre piłki jeszcze nie są dokładne, no ale niedługo mamy oczywiście taką nadzieję, że zgrają się ze sobą, no i stworzą naprawdę ciekawe widowisko. Drygalski w pole karne do Rafała Kęski, niedokładnie ma piłkę Mateusz Wiśniewski. Dreszler, Grajewski, Zaremski, Linowski. Adam Rejze. Przejmują piłkę zawodnicy gwiazd. Ciążkowski. Nowakowski. Dobrze by wybija piłkę Grajewski. Jeszcze Ciążkowski. Dobre rozciągnięcie gry. No i łapie piłkę Mateusz Wiśniewski. Wiśniewski już rozpoczął do Grajewskiego. Grajewski do Zaremskiego. No ale troszkę za mocno posłana ta piłka. No i ma futbolówkę w swoich rękach Paweł Szymański. Nowakowski. Walczył o tą piłkę Klamczyński. Niedokładnie, no ale może teraz jest Michał Zaremski. Zaremski do Adama Rejze. Rejze jest już polem karnym, ależ nie było tam żadnego z zawodników startu w Arlubie, którzy mogliby wykończyć tą akcję w środku pola karnego. Za późno wchodził tam Michał Zaremski, no ale bardzo dobry pomysł na grę mógł się podobać. Od autu rozpoczną zawodnicy gwiazd.
już rozpoczęli piłkarze gwiazd. Ciążkowski na prawą stronę za mocno, niedokładnie posyłana ta piłka. Klamczyński. Jest Darek Wójcik. Wójcik na prawą stronę. Damian Grajewski. Grajewski. Zaremski. Zaremski szuka miejsca do dośrodkowania w pole karne. Michał Zaremski. No teraz zatrzymał tą akcję. Zaremski. No ale ni to strzały, ni to dośrodkowanie wyszło w tym momencie Michałowi Zaremskiemu. Rozpocznie od bramki Paweł Szymański. Już rozpoczął od bramki Szymański. Dreszler. Rejze. Zaremski. Jest Adam Rejze. Prawa strona Rejze. Nie ma faulu. Rejze jeszcze utrzymuje się przy piłce. Czeka, do kogo zagrać tą piłkę. Adam Rejze łapie piłkę Szymański, ale zderzył się tam z Michałem Zaremskim. Faulował Michał Zaremski. A więc od rzutu wolnego Paweł Szymański. No i zaszło nam to słońce nad stadionem w Warlubiu. Miejmy nadzieję, że z chmur, które są tutaj nad stadionem, nie będzie padać w czasie tego spotkania. Linowski. Damian Grajewski. Kalinowski nie złapał tej piłki. Jest Rafał Kęska. Nowakowski. Kozicki. Nie, przepraszam, to oczywiście Patryk Podolski. Kozicki dzisiaj na rezerwie. Za chwilę przeczytam Państwu tych zawodników rezerwowych i jednej i drugiej drużyny. Klamczyński. Sebastian Grajewski. Niedokładnie do Dreszlera. Dobrze, zasekurował jeszcze tą sytuację Kalinowski. Kalinowski, długa piłka do przodu. Jest Klimek. Out dla startu w Warlubie. Dreszler. Jest okazja. Klimek, będzie rzut rożny. Trzeci stały fragment gry w dzisiejszym spotkaniu dla startu w Warlubie. 14 minuta meczu. Ciągle start w Warlubie prowadzi od 5 minuty. Po bramce strzelonej przez Adama Rejze. Dośrodkowanie w pole karne. Jeszcze Zaremski, ale tylko i wyłącznie obok bramki. Już rozpoczął Szymański. Podolski. Nowakowski. Nowakowski, długa piłka do przodu. Nie opanował jej Ciążkowski. Klamczyński. Faulowany Marcin Klamczyński. Niedokładnie Sebastian Grajewski do Adama Rejze. Dreszler. Linowski. Troszkę niedokładnie do Kalinowskiego. Rejze.
Widzę naciskany przez Łukasza Nowakowskiego. Nie ma faulu, teraz dopiero gwizdany rzut wolny. Rejze. Dreszler. Grajewski. Ponownie Dreszler. Klamczyński strzał nad poprzeczką bramki strzeżonej przez Pawła Szymańskiego. Czajkowski odzyskał piłkę Wójcik, ale tylko na chwilę. Grunenberg, długa piłka do przodu, niedokładnie ma piłkę Mateusz Wiśniewski. Wójcik, Linowski. Jest Kalinowski. Grajewski. Linowski. Jest ponownie Damian Grajewski, prawa strona boiska, Grajewski, Wójcik. Darek Wójcik, niedokładna piłka, ale kolejne niedokładnie zagranie również w ekipie gwiazd piątej ligi. Dużo tych niedokładności, widać, że to jest raczej taki mecz spokojny, to jest mecz o nic. Nie ma tutaj jakichś niepotrzebnych nerwowości. Sebastian Grajewski, on już rozpoczął od autu. Nie ma jak na razie jakiejś dobrej, klarownej sytuacji, ale może teraz Drygalski, Drygalski broni Wiśniewski. Jeszcze Drygalski, no i z linii wybija tą piłkę Jacek Linowski. Kapitalna okazja dla gwiazd, niewykorzystana przez najlepszego snajpera piątej ligi zakończonego sezonu. Teraz dal spalonym dwójka zawodników gwiazd, Łukasz Drygalski. I jeszcze jeden z zawodników z numerem 7, Piotr Pukłacki. Linowski. Linowski, długa piłka do przodu w kierunku Zaremskiego. Ale nie złapał jej Michał Zaremski. Drygalski. Akcja lewą stroną boiska. Jest okazja dla gwiazd. No i będziemy mieli rzut rożny. Szarża z lewej strony Patryka Ciążkowskiego. Zablokowana przy próbie dośrodkowania do Łukasza Drygalskiego. Już rozpoczęli
zawodnicy Gwiazd. Dośrodkowanie w pole karne, no i uderzał z numerem 6, Krzysztof Grunenberg. Rozpoczyna od bramki Wiśniewski. Wiśniewski. Już długa piłka. Grajewski. Dreszler. Czysta interwencja. Jest okazja dla drużyny Gwiazd, ale nie zdąży chyba do tej piłki. Tak jest. Z numerem 16 Rafał Kęska. Dobrze wybijał futbolówkę na aut. Mateusz Wiśniewski. Wójcik. Rejze. Grajewski oddał tą piłkę ponownie do Adama Rejze. Klamczyński. Nie dokładnie w kierunku Darka Wójcika, no ale teraz jest Wójcik. No i nie ma faulu na Marcinie Klamczyńskim. Rozpocznie Paweł Szymański. Komór. Jest Podolski. Ponownie Mateusz Komór. Miał troszkę wolnego miejsca. Teraz zaostrzyła się troszkę gra. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Dreszler. Grajewski. Damian Grajewski. Strzał obok lewego słupka. Kolejna dobra okazja dla zawodników startu w Arlubie. Dzisiaj na ławce rezerwowych w drużynie Gwiazd mamy Nieściura, Rybińskiego, Bojarowskiego, Jagielskiego, Olszewskiego, Rekowskiego, Kozickiego. Za to trener z Warlubia może skorzystać w dzisiejszym meczu. Trener Mariusz Gralak oczywiście z Łęgowskiego, Gostka, Chrobocińskiego, Heberlina, Budzińskiego, Jacka Pokory, Jarka Chyły i Dawida Rąbalskiego. Wiemy oczywiście, że po tym meczu będzie konkurs jedenastek, będzie dużo emocji na pewno. A z zawodników, których przed chwilą przeczytałem, no to kibice śledzący szczególnie transmisję w Sport TV mogą pamiętać Amadeusza Olszewskiego, zawodnika, który występował w halowej lidze piłki nożnej Stalex Liga w Świeciu. Występował tam w drużynie LMP Grudziądz, no i był najlepszym strzelcem, a także MVP całej ligi. Zaremski wybija tą piłkę na aut. Rozpoczęli piłkarze Gwiazd. Jest Ciążkowski, prawa strona, Ciążkowski, dośrodkowanie w pole karne. Błąd Damiana Grajewskiego, na szczęście szybko naprawiony. Jeszcze jest Drygalski. No i wybija piłkę Kuba Dreszler.
Zaremski. Zaremski, długa piłka w kierunku Darka Wójcika. Czy zdąży Wójcik do tej futbolówki? Tak jest, prawa strona boiska. Darek Wójcik, dośrodkowanie w pole karne. Ale bardzo, bardzo niecelnie. Faulował Klimek. Podolski. Grunenberg. Lewa strona boiska, był tam Czajkowski. Komuer. Nowakowski. Nowakowski w kierunku Dyrgalskiego. No i gdyby tam Dyrgalski trafił tą futbolówkę, byłoby na pewno tutaj bardzo, bardzo ciekawie. Nowakowski. W pole karne w kierunku Dyrgalskiego. Po raz kolejny niecelnie. Dreszler. Piłka do Adama Rejze. Rejze walczy o tą piłkę. Jest Adam Rejze w polu karnym. No i jaka decyzja sędziego. Od bramki rozpocznie Paweł Szymański. Za ławką rozgrzewa się już Paweł Rekowski. No wiemy, że w drugiej połowie nie, mamy rzut rożny, jednak decyzja zmieniła swoją decyzję, wrzucał tą piłkę Michał Zaremski, Klimek niedokładnie, jeszcze jest Zaremski. Zaremski w pole karne, niedokładnie, jeszcze walczą piłkarze z Warlubia. Komur. Wywalczył piłkę Klimek do Zaremskiego. Zaremski, Zaremski! Piękna interwencja Pawła Szymańskiego. Ale kapitalnie mierzył tam Michał Zaremski. No i to powinno wpaść do siatki. No mamy ciemne chmury nad stadionem w Warlubiu. Zaremski, kolejne dośrodkowanie z rzutu rożnego. Jeszcze jest Sebastian Grajewski. Klimek wybija tą piłkę na aut. Nowakowski od autu. Komur. Rejze zderzył się tam z jednym z zawodników ekipy Gwiazd, Krzysztof Grunenberg. To jest ten zawodnik, który ucierpiał w tym starciu. Tymczasem Zaremski do Klimka. Nic nie było oczywiście. Ma piłkę Paweł Szymański. Szymański już rozpoczął, długa piłka w kierunku napastników. Jednak tam z przodu nie zdążył do tej futbolówki Łukasz Dygalski. Miał ją Mateusz Wiśniewski. Już jest kolejna okazja dla startu w Warlubie. Michał Zaremski, prawa strona boiska. Zaremski, no i stracił tą piłkę. Dobra interwencja Krzysztofa Grunenberga. Jeszcze jednak Damian Grajewski. Dobre rozciągnięcie gry do Sebastiana Grajewskiego. Klimek. Klamczyński. Dreszler. Klamczyński. Damian Grajewski. Wójcik. Damian Grajewski. Strzał! No i po raz kolejny było blisko.
Po raz kolejny dużo nie brakowało, zaskoczyłby Pawła Szymańskiego zawodnik startu w Arlubie. Szymański już rozpoczął. Ma piłkę Mateusz Wiśniewski. Zaremski. Jest Zaremski z prawej strony. Michał Zaremski. No i mamy rozpoczęcie od bramki. Paweł Szymański już rozpoczął. Na spalonym Mateusz Czajkowski. Klimek. I ze strzał obok lewego słupka. Ten strzał Adama Rejze. Po raz kolejny zagrozili bramce Szymańskiego piłkarze startu w Arlubie. Szymański już rozpoczął. Komur. Nowakowski. Był tam Piotr Pukłacki. Czajkowski. Podolski. Grumnenberg. Czajkowski. Jest okazja dla drużyny Gwiazd. No dużo nie brakowało, puściłby tą piłkę Mateusz Wiśniewski. Czyhał tam już na ten błąd Rafał Kęska. Dobra jednak interwencja piłkarza z Warlubia. Jest okazja 2-0. Tak jest, Adam Rejze. No i 2-0. Zmiana. Prowadzą piłkarze startu w Arlubie, ale chyba tam jakaś kontuzja jeszcze Adama Rejze. Spoglądamy, co tam stało się z Rejzem. No, trafił tam w słupek Adam Rejze. Będzie potrzebna zmiana dla Adama Rejze, strzelca drugiej bramki w dzisiejszym spotkaniu. W 38 minucie gry Rejze trafił do siatki. No ale teraz przez moment w dziesiątkę piłkarze mistrza piątej ligi. Dreszler. Kalinowski. Jest Darek Wójcik. Wójcik, dośrodkowanie w pole karne zablokowane przez Czajkowskiego. Jest jeszcze Zaremski.
Zajemski faulowany. Nie, sędzia jednak pokazuje, żeby wstawał Michał Zajemski. No i mamy zmianę w ekipie startu w Arlubie. Cezary Gozdek pojawia się na placu gry, on zastąpi Adama Rejzę. Już siedzi tam za bramką. Adam Rejze, będziemy mieli rzut rożny. Mamy oczywiście informacje odnośnie tego, cóż tam stało się z Adamem Rejze, skręcona kostka. No źle ustał tam przy tym strzale, kiedy zdobywał bramkę na 2-0 Adam Rejze. Ale wiemy, że teraz będzie miał już trochę czasu na wykurowanie się, na wyleczenie tej kontuzji. Jest okazja, gol! Jacek Linowski zdobywa bramkę głową. On zaskoczył Pawła Szymańskiego. Proszę Państwa, w tej chwili pada gol numer 3, a jego zdobywcą jest... Jacek Linowski strzela bramkę na 3-0 w 40 minucie gry. Brawa dla Jacka Linowskiego, który w dniu dzisiejszym gra na środku defensywy. Zastępuje tutaj Chrobocińskiego, ale jest kolejna okazja. Klamczyński. Klimek. Straci piłkę piłkarz z Warlubia, Mateusz Komur. No i już wycofana piłka do tyłu. Krzysztof Grunenberg. Już Michał Chrobociński zrzucił swoje przebranie maskotki startu w Warlubie. No i za chwilę pewnie pojawi się na boisku podstawowy stoper drużyny z Warlubia. Wójcik. Jest Kalinowski. Grajewski. Grajewski. Dobre wejście tego zawodnika. Jednak no, w ostatniej chwili zablokowany. Klimek. Gozdek. Kalinowski. Rejze w kierunku Klimka, niedokładnie. Podolski. Za chwilę będziemy mieli już koniec pierwszej połowy tego spotkania. Na spalonym Łukasz Dygalski. Linowski. Kalinowski. Piłka dla ekipy Gwiazd. Uznał Adam Liczpański. Chyba faulował tam jeden z zawodników startu w Warlubie. Rozpocznie z numerem 7
Piotr Pukłacki, no ale już szybka strata. Zaremski, lewa strona boiska, jest w środku Klimek. Zaremski do Klimka, gol! Patryk Klimek, 43 minuta gry. No i 4-0 start Warlubie prowadzi już z ekipą Gwiazd piątej ligi. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Patryk Klimek kończy golem pierwszą połowę spotkania. A więc no, zapraszam już do oglądania drugiej połowy tego spotkania. Ja w kwestii uzupełnienia chciałbym...